Powieść historyczna zajmuje szczególne miejsce w naszej edukacji, bo Polacy doświadczyli przez lata niesamowicie dużo. Mieliśmy mnóstwo porażek i wiele zwycięstw, o których warto pamiętać. Rozbijali nas na dzielnice, tworzyliśmy Unię, mieliśmy królów i zaborców, no i działo się po prostu więcej niż w głowie maturzysty na 15 minut przed maturą z polskiego. I to wcale nie tak, że dosłownie o każdym kraju na świecie można tak powiedzieć. Nie, nie. Jesteśmy wyjątkowi. Nasza historia jest bardziej historią niż inne historie i jak tego nie rozumiesz, to już przegrałeś albo przegrałaś, bo żeby zrozumieć w sumie większość założeń w analizowanych w podstawie programowej dziełach kultury, to musisz wyjść z założenia, że jesteśmy jako Polacy wyjątkowi. I doskonałym tego przykładem są właśnie powieści historyczne, które, żeby była jasność, ma w swoim portfolio lektur każde państwo świata, ale my też mamy. No i musimy się po prostu z nimi zapoznać. Musisz być twardy. Skoro powieść historyczna, to cofnijmy się w tym materiale do głębokiego antyku, gdzie pojawia się pierwszy przykład tego typu lektury. Pierwowzór większości rzeczy, które pojawią się później w literaturze. Chodzi o Iliadę i Odyseję, które wypełniają w całości charakterystykę, którą za chwilą omówię. Później powieści historyczne popularne były w średniowieczu, opowiadając historię, no właśnie, rycerzy, królów albo książąt, spełniając naraz funkcje takie, nazwijmy to, kronikarskie, ale też propagandowe. Pokazywały one wizerunek rycerza, do jakiego chciano, żeby każdy, kto zapozna się z danym dziełem, aspirował. Na przykład zupełnie przypadkiem większość tego typu powieści, pisanych przez osoby duchowne i dystrybuowanych przez strukturę kościoła, przedstawiała wiarę w Boga i wierność kościołowi jako najważniejszą wartość rycerza albo na przykład władcy. Przypadek, bo służby innego. No tak było. Zupełnie przypadkiem też w średniowiecznej powieści historycznej zawsze ci źli to poganie. Tak jak obecnie we wszystkich filmach top 10 na Netflixie zawsze wszyscy źli zupełnie, no właśnie, przypadkiem mówią po chińsku albo po rosyjsku. A teraz ciekawostka, od której co prawda ciekawszy jest skład gleby bielicowej, no ale ciężko to nazwać czymś innym, bo przecież nie jest to przydatna informacja. Więc umówmy się, że teraz mówię właśnie ciekawostkę. Powieść historyczna jest utworem dymorficznym, czyli powstałym na dwóch podstawowych płaszczyznach konstrukcji fabularnej, na płaszczyźnie historycznej i literackiej. I w zależności co w czasie powstawania utworu było modne, historia i fikcja występują w różnej proporcji. A teraz powiem to ładniej, bo na tym kanale opowiadamy o sztuce i robimy to w pełen wrażliwości na piękno sposób. Powieść historyczna to taniec faktu i fikcji, między którymi w ogniu namiętności autor wytwarza dla nas znaczenia. Jeśli chce, może zagrzewać do walki jakieś narody, na przykład naród polski, albo inspirować powieścią historyczną, no i właśnie może wtedy dodać dużo więcej fikcji i zmysłowości do tych faktów. A jeśli chce po prostu przypomnieć o tym, jak kiedyś było, może zdecydować się na taką bardziej stonowaną opowieść z gracją, tak jakby to był taki odpowiednik Walca Wiedeńskiego. Ale w sumie to porównanie do tańca chyba tylko bardziej to wszystko skomplikowało. Powieść historyczną, jak się pewnie domyślasz, da się podzielić na jakieś różne podgatunki, ale nie ma na szczęście takiej potrzeby i mało kto to robi, bo w naszym kraju słowo powieść historyczna jest praktycznie synonimem twórczości jednego autora, Henryka Sienkiewicza. Polska górą! I na nim się właśnie tutaj skupimy. Ten wszystkie swoje główne dzieła stworzył w oparciu o kanon tego gatunku, także za to należą mu się podziękowania. Pewnie za to właśnie dostał Nobla, że nie eksperymentował i trochę ułatwił nam wszystkim życie w trakcie edukacji, tworząc wszystkie swoje dzieła w miarę podobnej strukturze. Okej, no więc wiemy, że powieść historyczna to miks faktów wynikających z wiedzy, researchu autora oraz jakiejś fikcji, mającej robić wrażenie na czytelniku albo spełniać jakiś jeden określony cel. Do tego wszystkie wydarzenia rozgrywające się w przeszłości są odpowiednio przefiltrowane przez wrażliwość, ale też oczywiście przez poglądy autora. Jeśli Niemcy zostali przez nas zdradzeni, ale autor nie lubi Niemców, to w jego powieści Niemcy zdradzają, a ten wątek, że my ich też zdradziliśmy, jakoś się pomija. Jeśli jest Polakiem, to dziwnym trafem polscy magnaci wcale nie są wyzyskiwaczami, tylko są uroczy, są zabawni i tacy, no po prostu chwytają za serce tej historii, no i oczywiście bronią się rozpaczliwie przed niesprawiedliwą napaścią. No tak było.
Kolejna cecha powieści historycznej to fakt, że realia, w których się odbywa, same w sobie stanowią interesującą wartość, no właśnie taką warstwę tej opowieści, taki zabieg, czyli zrobienie takiej sytuacji, która sprawia, że ktoś w XIX wieku pisze o XV wieku i stara się wiernie te realia odwzorować, to tak zwana stylizacja utworu, którą widać przede wszystkim w warstwie językowej. Taka właśnie stylizacja, tym razem językowa, czasem znajduje się w podręcznikach pod nikiem archaizacja, ale to jest pojęcie dużo szersze. W sensie stylizacja to jest pojęcie dużo szersze niż archaizacja. Archaizacja to rodzaj stylizacji. Obowiązkowo dotyczy ona bohaterów, którzy zachowują się i mówią tak, żeby wiarygodnie oddać fakt, że żyli właśnie na przykład w XV albo XVII albo dowolnym innym wieku. Tak na przykład w prehistorii też by się pewnie dało zrobić powieść historyczną, no nie? I by mówili uga buga. Czasem może się zdarzyć nawet tak, że autora poniesie i narrator, który z reguły jest wszystko wiedzącym, trzecioosobowym, w ogóle nadludzkim bytem, też zacznie gadać, jakby był średniowiecznym chłopem. Ale ponieważ taki zabieg zmienia trudność zrozumienia powieści historycznej z 8 na 10 do 80 do potęgi 5 stanów depresyjnych, to zdarza się naprawdę rzadko. Archaizacja to też powód, dla którego narrator bardzo precyzyjnie nazywa rzeczywistość, którą opisuje. Czy bardziej te archaizacje widać właśnie w tych nazwach narratora. Na przykład jak mamy w danej scenie Hetmana, to jest opis jego buławy. Zupełnie nieistotny, ale nadający ten właśnie taki klimacik. Jak mamy jakiegoś władcę, to nie jest to po prostu władca. To jest kniaź, albo w ogóle hospodar, albo inny bojar, bo tak kiedyś mówiono. Jak idą wojska tureckie, to idą janczarzy, a nie po prostu wojska tureckie. I tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony utrudnia to wszystko odbiór dzieła, bo to są dodatkowe opisy i trudne słowa. Z drugiej strony, jak już się przebijesz przez tę warstwę, to da się to w sumie jakoś nawet docenić. W praktyce jednak archaizacja dzieła działa tak, że jeśli przypadkiem trafisz na zdanie na przykład, o hospody Boże, pomyłuj nas chrysznych, widzisz waćpanna, świataja, preczy salaja, to już nigdy nie przeczytasz nic autorstwa pana Sienkiewicza i stwierdzisz, że edukacja po prostu nie jest dla ciebie. I zrobisz to jako 13-latek albo 13-latka. What the fuck is this piece of shit? Teraz możemy przejść do ostatniego elementu, ale w sumie najważniejszego z punktu widzenia systemu edukacji, czyli no właśnie omówienia konkretnych powieści. Chociaż ten gatunek używał na przykład Stefan Żeromski, czy jakaś pani Hanna Malewska, albo na przykład Wacław Berendt, to nikogo na czele ze mną i na pewno z tobą to nie interesuje i nie powinno interesować, bo powieści historyczne, jak już mówiłem, to Henryk Sienkiewicz. Polska górą! Henryk Sienkiewicz popełnił tak zwaną trylogię, zaczynając od Ogniem i Mieczem, Potopu i kończąc na Panu Wołodyjowskim, które podobno, jeśli postawi się koło siebie, zajmują tyle samo przestrzeni, co mega fabryka Tesli w Niemczech. How dare you? Później, ponieważ najwyraźniej Polacy nie mieli za bardzo co czytać, dorzucił jeszcze m.in. Quo Vadis i Krzyżaków. No, Sienkiewicz generalnie, jak to się mówi, był bardzo płodnym pisarzem. Tak płodnym jak króliki, albo twoja koleżanka z klasy, która woli spotykać się z 10 lat starszymi chłopakami, którzy trenują MMA, bo tylko z nimi czuje się komfortowo i bezpiecznie. I tutaj miałem zagwozd, bo nie za bardzo wiedziałem, co mam teraz zrobić, bo przecież nie będę streszczał wszystkich tych powieści. Po pierwsze dlatego, że równie dobrze mógłbym po prostu opowiedzieć historię Polski od XV do XVIII wieku, co może nie jest jakimś głupim pomysłem, ale trwałoby 3 dni i dalej byśmy byli w połowie pierwszego tomu takiej historii. Po drugie dlatego, że streszczeń każdej z tych lektur jest po prostu w internecie mnóstwo. Zamiast tego chciałbym ci zaproponować pulę motywów i takich elementów, które no właśnie znajdziesz wszędzie tam, gdzie pojawia się Sienkiewicz i one mogą się przydać, powiedzmy, w sposób taki praktyczny, w sensie szkolnie praktyczny. Mocne, mocne. No nie, nie, to są twoje słowa. No więc po pierwsze, patriotyzm i polskość jako funkcje, które dzieła Sienkiewicza mają spełniać. Nie zapomnij, skąd tutaj przybyłem. Nie zapomnij, gdzie się urodziłem. W trylogii, albo na przykład w Krzyżakach, Polska jest zagrożona. W sumie chyba w każdym dziele o Polsce Polska jest zagrożona. Coś jej się może stać, ale na drodze wrogom stają patrioci, gotowi, jeśli trzeba, oddać za swój kraj życie. I często to robią, po drodze udowadniając, że nie są tylko patriotami, ale też mega mocnymi fighterami, bohaterami swoich czasów. Z tego schematu wyłamuje się Quo Vadis, które jest osadzone w starożytnym Rzymie, więc nie ma tam wątku polskiego, ale spokojnie. Sienkiewicz znalazł wytrych, bo Quo Vadis jest o prześladowaniu chrześcijan. A co jest fundamentem polskości, podstawą romantycznego mesjanizmu i spoiwem narodu polskiego od setek lat, w sumie też w innych dziełach właśnie pana Tadeusza, czyli Sienkiewicza? No właśnie chrześcijaństwo. Nice.
Tak, dokładnie. Patriotyzm odgrywa dużą rolę w kreacji bohaterów. Na przykład wybitnego szermierza pana Wołodyjowskiego, genialnego dowódcy i bohatera Skrzetuskiego i nawet szalonego Kmicica albo Zbyszka z Bogdańca czy Juranda ze Spychowa. Najciekawszy z tego zestawienia jest bohater Potopu, Kmicic, bo u niego nie jest to aż takie oczywiste. Kmicic miłości do ojczyzny, w przeciwieństwie do tych wszystkich pozostałych, musi się nauczyć w pewien sposób od początku, w trakcie przemiany duchowej, ale na końcu, albo bardziej w połowie utworu, Potop tam dociera. Sienkiewicz przez gloryfikację poświęcenia dla ojczyzny realizuje oczywiście założenie, które pewnie znasz, czyli pokrzepienia serc Polaków. Pragnie nauczyć czytelnika dbania o losy Polski i rozumienia, że Polska jest kozacka. W tym miejscu warto przedstawić cechę wielu jego utworów, jaką jest tak zwana apologetyka, czyli słowo, które jeśli zapamiętasz na dłużej niż 15 minut, to dostajesz z automatu Nobla. Apologetyczność utworu oznacza takie opowiedzenie historii Polski, które nasz kraj nie tylko gloryfikuje, ale też jednocześnie broni przed zarzutami i jakby od razu usprawiedliwia. Przykładowo, nieważne jak bardzo kochasz Polskę, jeśli dopuszczasz do swojej głowy jakąkolwiek formę krytycznego myślenia, to zdajesz sobie sprawę, że to, co polscy panowie robili chłopom na Rusi albo na Ukrainie, jest połączeniem feudalizmu i kolonializmu. Mówimy na przykład o, no właśnie, czasach XVI czy XVII wieku. Takiego feudalizmu i kolonializmu, który podszyty był bardzo wieloma krzywdami. Efektem tego były na przykład powstania kozackie, czyli jeden z głównych wątków historycznych Ogniem i Mieczem. I to są po prostu fakty. Ale Sienkiewicz zrobił co w jego mocy, żeby uprzedzając jakiekolwiek dyskusje o tym, czy krwawe rozbicie buntów kozackim było okej, skupił się przede wszystkim na to, jak bardzo to kozacy zdradzają Polaków, jak bardzo układają się z innymi nacjami, knują przeciwko Polsce, są okrutni i w ogóle jak bardzo Polska jest spoko w tym sporze. Czy w sumie była spoko. I nie ma w tym nic złego, dopóki to po prostu wiesz. A w sumie jest to nawet dobre, bo jak powiesz swojej nauczycielce o apologetyczności utworów, no to po prostu ona zwariuje i powie ci, że cię kocha. I wydziedziczy dziecko po to, żeby teraz zajmować się tobą. Jak już jesteśmy przy powstaniach, to u Sienkiewicza nie brakuje oczywiście motywu właśnie walki. Walka zbrojna stanowi kluczowy punkt, spajający większość historii. Bohaterowie na przykład Potopu, Krzyżaków czy Ogniem i Mieczem uczestniczą w wielu historycznych bitwach, mają w nich swój udział albo w ogóle dzięki nim się je wygrywa. Niejednokrotnie narrator informuje też o przebiegu jakichś ważnych potyczek militarnych, w których nie dzieje się akcja, ale które są ważne, no i znowu przypominają o sukcesach Polski. Większość walk, które śledzimy, jak na przykład oblężenie klasztoru na Jasnej Górze w Potopie, albo obrona Zbaraża w Ogniem i Mieczem, albo na przykład bitwa pod Grunwaldem, są opisane z taką mega dużą pompą, której nie powstydziłby się Homer, albo nie wiem, Peter Jackson, czyli ten od Władcy Pierścieni. I tej sceny, co przyjeżdżają Rohirrimowie i ratują Białe Miasto, Minas Tirith. Nie wiem, czy to w sumie znacie, znasz. A jak nie, to poznaj i w ogóle olej tego Sienkiewicza. Gigantyczne armie zderzają się ze sobą, tysiące osób umiera, wszystko super wygląda, wybucha, ale jak trzeba, to znajdzie się też miejsce na odrobinę intymności. Na przykład jak w scenie śmierci Longinusa Podbipięty, który umiera rozmawiając z Bogiem, jak Roland z pieśni o Rolandzie, którą omawiam na tym kanale i serdecznie ci polecam. Znaczy mój film, nie pieśń o Rolandzie, bo ona jest obrzydliwa. Ale pieśń o Rolandzie to jest utwór tak nadęty, tak bardzo in your face o idealnym bohaterze, że po prostu ciężko jest mi to przetrawić. Powieści historyczne są też pełne przemian bohaterów i przygód, czyli mamy motyw przemiany i przygody, tutaj bez zaskoczenia. Największą przemianę ze wszystkich bohaterów Sienkiewicza przechodzi prawdopodobnie właśnie wspomniany już przeze mnie Kmicic, który z wesołego lekkoducha zabijającego z nudów chłopów zmienia się w człowieka, któremu ufają poważni ludzie i który zanim zje śniadanie mówi sobie w myślach trzy razy Polska górą. Polska górą! To trochę tak, jakby twój kolega z klasy, który zgłasza się, kiedy nauczycielka zadaje najbardziej oczywiste pytania i chodzi do szkoły na gazetę, żeby okazać szacunek tej instytucji, pewnego dnia uznał, że od dzisiaj słucha Szpaku Simba i kupuje sobie BMW E36, dlatego że rura wiadomo, co musi robić. One chcą chłopaka z bloku, z bloku, z bloku, z bloku, ba. Wątek przygodowy można sprowadzić do tego, że bohaterowie wszystkich powieści Sienkiewicza przeżywają, no właśnie,
przygody. W sensie dzieją się duże historyczne rzeczy na pierwszym planie, ale im też dzieją się różne rzeczy. Cały czas przechodzą jakieś perypetie. Są w niebezpieczeństwie, ktoś porwał im crasha, oślepił ojca, ocalił ojca, albo zrabował wieś, którą się opiekowali, albo to oni rabują wieś, bo się nie najlepiej czują. Czasem dostają jakieś sidequesty, jak z Wiedźmina, typu w okolicy grasuje niedźwiedź, potrzebujemy pomocy, albo proszę pomóż mi znaleźć patelnię. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. Czytelnik odwiedza też wraz z bohaterami wiele miejsc w Rzeczypospolitej oraz poza nią i ją poznaje. W sensie przygoda może też być w sumie podróżą przez Polskę, przez historię, ale też właśnie przez nasz kraj. W Krzyżakach szczegółowo poznajemy na przykład zamek w Malborku, w Ogniem i Mieczem tereny Siczy Zaporowskiej itd., itd. Sienkiewicz dokonuje tak szerokiego opisu realiów XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, czy którejś tam wiecznej, w zależności co czytamy, razem z jej mieszkańcami i ich obyczajami, że gdyby był obecnie żywy, to pewnie robiłby stream z GeoGuessera i zawsze by trafiał. Przynajmniej w Polsce. Bo po prostu tak ją zna, o to chodzi w tym żarcie. No i na koniec jest też oczywiście motyw miłosny. Jest Oleńka i Kmicis, Skrzetuski i jakaś inna pani, ktoś tam inny i ktoś tam jeszcze inny, Zbyszko i Jagna, albo Danusia, albo w sumie to Zbyszko i Jagna i Danusia i jeszcze jakaś inna pani. Jest tego mnóstwo. Współcześni Sienkiewicza, czyli ludzie, którzy żyli wtedy co on, domagali się wątków romantycznych i je uwielbiali. Także zrobił się tutaj taki solidny fanserwis i dlatego jest tego tak dużo. Co ważne, nie istnieje główny bohater w większości powieści Sienkiewicza, który po prostu ma kogoś, kogo kocha i wszystko jest git. Nie. Zawsze ktoś musi stać na drodze, wroga nacja musi tę osobę porwać, ktoś inny ją uratuje i potem ją zgubi, ktoś musi tej miłości zakazać, najlepiej jakaś wiedźma albo jakaś inna klątwa, prawie że jak z jakiejś romantycznej ballady, bo wtedy to już nic nie ma sensu. No i właśnie robi się taka klasyka dziwnych wątków miłosnych. Surprise, motherfucker! I to jest najmniej historyczna cecha powieści historycznej, ale bardzo ważna konstrukcyjnie dla tego utworu. W sensie, dlatego warto to pamiętać, bo to nie jest tak oczywiste, jak to, że w powieści historycznej jest historia. A w sumie dużo tego było w tym materiale. No i tak to właśnie wygląda. Sienkiewicz praktycznie zawłaszczył sobie powieść historyczną i zrobił z niej naraz kronikę i naszą własną polską mitologię. Surprise, motherfucker! Tubę propagandową i literacki majsterszyk, którym no, zapracował sobie właśnie na Nagrodę Nobla, którą w sumie teoretycznie odebrał za Quo Vadis. Wszystkie cechy i motywy, które wymieniłem w tym materiale, Sienkiewicz wykorzystał do tego, żeby upewnić się, że czytelnik będzie naraz zachwycony, wciągnięty w powieść, ale też przekonany przede wszystkim do słuszności polskiej sprawy. Moim zdaniem powieści historyczne są w sumie na kanwie wszystkiego, co literatura ma nam do zaoferowania, naprawdę spoko. Mam nadzieję, że taki materiał, chociaż w drobnym stopniu, uporządkował twoją wiedzę na temat powieści historycznej, no i też był twoim zdaniem przynajmniej w miarę spoko. Jeśli chcesz mi się za niego odwdzięczyć, rozważ udostępnienie go komuś innemu, komuś, kto się uczy albo właśnie się nie uczy. Ja będę ci niesamowicie wdzięczny. Polecam ci wszystkie inne pozycje na tym kanale, bo jest ich już naprawdę sporo. Wszystko jest dla ciebie, korzystaj zgodnie z twoimi potrzebami. Cześć. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.